Witam YouTube, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Uciąłem 1400 pieczęci, a więc kupię sobie duży zestaw z zapomnianych wojen. Ten za 1400 pieczęci. Mam nadzieję, że wpadną jakieś dzikie karty. No, muszą wpaść, bo nie ma innego wyjścia. Super, super. Jedziemy z koksem. 10 pakiecików. Yeah! Jest coś nowego? Nic nie ma nowego? God damn it, what the hell? Dobra, co ja dostałem? Dostałem atramentowego wojownika. To jest fajny spell. Rozstaw kopię wybranego nieunikatowego stworzenia na polu bitwy. To jest fajne. To bym chętnie bym to połączył z Banshee, grając serią. To byłoby dobre. To byłoby fajne. Teraz, seria ma magię wody? Mam nadzieję, że ma, że się nie mylę. No jeżeli ma, to chętnie bym zagrał sobie to na przykład i Banshee. Na przykład rzucił Banshee w jednej turze, w następnej turze zagrał tego atramentowego wojownika na Banshee i bym sobie chętnie oblukał efekt tego. No, okej. Okay. Atramentowy wojownik, Wuchenga z Wydm, Sajamy, spoko karta dla świątyni. Finta, zasadzka z dwoma punktami obrażeń, czyli całkiem spoko, atak 3, 5 punktów życia. Całkiem spoko. O, ten ziomek jest też dobry, obszarowy kusznik dla przystani. 5 surowców, 4 siły wymagane do zrekrutowania, 3, 2, 7 staty, niewrażliwość. I kiedy obszarowy kusznik atakuje wręcz, zadaje również 2 punkty obrażeń wszystkim innym wrogom walczącym w ten sposób. Jak kusznik atakuje wręcz? Czy to jest strzelec? To chyba jak atakuje jednostkę walczącą wręcz. Atakuje wręcz? Jak może kusznik atakować wręcz? Trochę nie kminię tego opisu. Dobra, mniejsze z tym. Co jeszcze? Dżin? Może być, ale już mam pełno tych dżinów. Zniewolona harpia, zwróćcie uwagę na wymowę. Nie harfia, tylko harpia. Dobra, jest harpia, jest po prostu impreza. Droga do oświecenia, takie sobie... co to jest? Lilin Biczownik. Taka sobie ta karta jest, szczerze mówiąc. Wolę zagrać, kurna, tego... Sukuba? Czy Lilim, a jak on się nazywa, ten co ma 8 punktów, boże, wyleciało mi z głowy. Albo Sukub, albo Lilim. Już teraz nie pamiętam, który jest który. Okej, okay, no tak czy siak jest taki sobie ten Lilim Biczownik za 4 punkty, 6 punktów życia, 2 ataku, 2 odwetu, no tylko że ma szeroki atak. Ja wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem tej karty, także trudno mi powiedzieć jak się tym gra, ale tak na oko trochę średnio to wygląda. Co tu jeszcze jest? Ten śmieszny Hoklik Wesołek, to jest trochę dziwna karta, ale... No wiem, może do czegoś się przyda. No, może się przydać do tych, do talii Inferna na Xormie, gdzie nie trzeba używać czarów i po prostu... I nie trzeba żadnych targetować jednostek obcych, no bo to jak zagramy tego chochlika, tak będziemy chcieli użyć jakiegoś czaru, to musimy w niego walnąć najpierw, żeby w ogóle użyć ten czar. Znaczy czar, który wymaga stargetowania na jakąś jednostkę, więc... To jest trochę dziwne, no ale kto wie, może do czegoś się komuś przyda ten Hochlik. Ja szczerze mówiąc grałem go, testowałem i trochę dziwna jest ta jednostka. No ale dobra, może się komuś przyda. Ulotna oaza to jest łód szczęścia dla przystani. Twoje stworzenia otrzymują odtworzenie, czyli wszystkie jednostki, jeżeli nie zaatakują, to się wyleczą. Co to jest? Oddalenie duszy to jest czar na jednostkę dający efekt fazowania. Czy wiadomo o co chodzi, jednostka przestaje być, nie będzie można po prostu jej atakować jednostkami, ale nie będzie też jednocześnie ona broniła przed atakami na naszego bohatera, po prostu staje się tak jakby niewidoczna dla jednostek przeciwnika, możemy ją atakować tylko za pomocą magii i czarów, po prostu za pomocą speli, tak, możemy ją tylko atakować tą jednostkę. Okej, okay, tak wygląda fazowanie, no i dobra, przejdźmy do następnego pakietu. Trzy dzikie karty, fantastiś. Coś nowego. O, to mi styknie. Przeklęta więź, to jest fajny spell, mam to premium, a to mi się przyda. Bo fajny deck można złożyć, grając z tymi kartami. Jeszcze na przykład piekielnymi kajdanami można... Piekielne kajdany, czy przeklęte kajdany? No, jakieś tam kajdany, które zadają co turę jeden punkt obrażeń właścicielowi danej jednostki, czyli... No można fajny deck złożyć na tym. Co ja tutaj jeszcze dostałem? Dowódca krzyżowców, spoko, silna jednostka dla przystani. Niezłe staty, tak jak widać. Dość drogi, no 5 surowców, ale ma zajebiste staty, moim zdaniem. Co to jeszcze jest? Rakshasa, spoko jednostka dla Akademii.
niedrogi, bardzo silny, fajna umiejętność unik, także można sobie fajne kurcze triki robić na polu bitwy z tą jednostką, także naprawdę, naprawdę się przydaje. Co tu jeszcze jest? Dżin więzów dusz. To jest spoko jednostka, magiczny atak z powietrza dla Akademii, też bardzo dobra jednostka, moim zdaniem. W moim Rush Decku Akademii zawsze ona jest praktycznie, myślę, że będzie długo grana, bo na pewno jest dobra. Co jest to? Uzdrawiający dotyk, dobre leczenie moim zdaniem, nawet bardzo dobre. Leczy obrażenia równe twojemu poziomowi magii u wszystkich przyjaznych stworzeń. I kosztuje tylko 3 i wymaga 1 butelkę many. Moim zdaniem jest to zajebiste leczenie. Bardzo dobre. Druga karta tego typu. Mam jedną, także druga na pewno mi styknie. Co to jeszcze? Śmierć to nie koniec. Wybierz nieunikatową kartę z cmentarza każdego gracza i połóż ją na wierzchu ich bibliotek. No to jest takie sobie. Może być fajne, a może być beznadziejne. Można pomanipulować trochę tym, co przeciwnik ma w bibliotece i po prostu wybrać mu z cmentarza jakąś beznadziejną kartę do niczego nieprzydatną i położyć mu na wierzchu. I w następnej turze on ją dostanie. No, takie to sobie jest, szczerze mówiąc. Co tu jeszcze jest? Ten gość jest moim zdaniem beznadziejny. Za mało ataku, za mało zdrowia, żeby w ogóle cokolwiek zrobić na polu bitwy. Ale gdy zada obrażenia na bohaterowi przeciwnika, to obrażenia wrogiemu bohaterowi, połóż 3 karty z wierzchu jego bibliotek na jego cmentarz. No, czyli taki do discardowania kart z biblioteki, ale moim zdaniem sama jednostka w sobie jest beznadziejna. Za mało ataku i za mało, po pierwsze, najważniejsze to za mało zdrowia, żeby cokolwiek zrobiło to na polu bitwy. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten pakiet. Następny poproszę. Jest coś nowego? Nie ma. Boże, Miranda numer 2 albo Miranda numer 3, Chryste. Nawrzucali tych bohaterów, jest jakieś moim zdaniem w tych boksach, czy w ogóle w tych pakietach z Zapomnianych Wojen jest podniesiony procent na po prostu procent szans na zdobycie bohatera, także tych bohaterów się wysypuje dość sporo. No ja dostałem w jednym boksie 3 czy 4, tutaj znowu dostaję bohatera, także no co zrobić, ale myślę, że dobrze zrobili, że podnieśli ten ewentualnie jakieś te kurcze procenty na zdobycie bohatera, bo po prostu byłyby karty do Akademii, a nikt by nie miał bohaterów, także no musieli chyba to zrobić, dlatego po prostu częściej się dostaje tych bohaterów, no i moim zdaniem całkiem spoko, ale no po co mi trzecia Miranda, nie wiem, najwyżej ją sprzedam w otchłani. Dobra, co ja tu jeszcze dostałem? Fazowanie znowu. Rywalizacja. Dobierz kartę lub jeżeli poziom twojej magii jest niższy niż przeciwnika, zwiększ twoją magię o 2. Całkiem spoko, łód szczęścia. Do jakichś kurna przewijarek, OTK i slowpoke'ów może się przydać od biedy, jak ktoś będzie chciał coś takiego wrzucić do deku. Dobra, co tu jest? Zbójniczka z Sahar. Spoko karta dla przystani, 4 surowce, 4 siły wymagane do zużycia, 2 ataku, 1 odwet, 6 punktów zdrowia, czyli dość sporo. I to ma tak, to jest strzelec, niewrażliwość na odwet, chyżość i zasadzka na poziomie pierwszym, czyli to jest zasadzka zadająca 1 punkt obrażeń. Całkiem spoko umiejętności. Jean, handlarka zaklęć, też moim zdaniem dobra karta. Magiczny strzelec, tani i dość silny, jak na taką cenę, jak za 3. Tylko, że na koniec tury, jeżeli nie posiadasz surowców, to zada 1 punkt obrażeń swojemu bohaterowi. Czyli no coś za coś, tak, silna jednostka, ale jeżeli nie mamy po prostu surowców, to będziemy obrywać po dupie, że tak powiem, jeżeli będziemy mieli ją na polu bitwy. Coś tu jeszcze z ciekawego? Co to takiego? Zagubiony w pustce. Zniszcz 3 wybrane karty z wybranego cmentarza. Bez sensu moim zdaniem trochę, no ale może ktoś to będzie grał. Znaczy może nie jest bez sensu, ale szczerze mówiąc rzadko może się to będzie przydawać do czegokolwiek. Tutaj jeszcze jest niestabilny dżin. Też silna jednostka, 3 surowce, coś wysokie staty, żeby to zrekrutować. 4 ataku, 2 odwetu, 6 zdrowia. Magiczny strzelec, niewrażliwość na odwet. I kiedy nie mamy znowu hajsu, czyli nie mamy 2 surowców, to zadaje, to ten dżin będzie dostawał co turę 2 obrażeń, czyli po prostu maksymalnie przeżyje ile? 2 tury. Przez 2 tury będzie mógł coś zrobić, a w trzeciej turze po prostu zginie, bo zabraknie mu punktów życia. No i dobra, tak to wygląda. Miranda jeszcze, proszę bardzo, druga albo trzecia z kolei. Znowu nic nowego? Super. A, Tytan Shantiri to chyba drugi. Całkiem spoko jednostka, muszę ją przetestować w końcu w jakimś deku. Aha, tego, Akademii. Co tu jeszcze jest fajnego? Smoczy Golem, no, taka sobie ta jednostka dla Akademii. Dość silny nawet, sporo punktów życia, ale drogi. 5 surowców to sporo.
Kiedy Smoczy Golem wkracza na pole bitwy, wybierz losowo nieunikatową kartę zaklęcia i weź ją do ręki. Świetnie. Co to jeszcze jest? To jest fajna jednostka, nawet Szpieg z Sajamy. 2 punkty ataku, 0 od 5 punktów zdrowia. Kiedy Szpieg z Sajamy atakuje, dobierz kartę, czyli taki dobieracz kart. 3 surowce, 2 punkty siły i 1 punkt przeznaczenia wymagane do użycia. Całkiem spoko karta. To jest fajna jednostka do wódca krzyżowców. Dość silny koleś dla przystani. Staty ma bardzo dobre. Co tu jeszcze jest? Jakiś bloker dla Akademii. Kolejny dżin więzów dusz. Tytan. Tytan też jest spoko jednostka dla Akademii. Gram, kurczę, tego Tytana gram w moim rush decku Akademii Mirandy czy Akane. Okej. Okay. Następny poproszę pakiecik. Co ja tu dostałem? Zapas? Nie miałem tego? Nie zresetujesz Nie zerujesz, Jezus. Nie zerujesz twoich obecnych zasobów w czasie twojej fazy uzupełnień. Super. Dobra, znowu kurna szpieg, znowu dżin. Odwieczne pole bitwy. Kiedy ginie stworzenie, wtasuj je do biblioteki właściciela na początku twojej tury. Przywróć odwieczne pole bitwy na twoją rękę. Pff, bez sensu troszkę. Ja rozumiem, że jeżeli zginie moich dużo jednostek i wtasuję je sobie do swojej biblioteki, no to spoko, ale po co wtasowywać te jednostki przeciwnika jemu do biblioteki? Trochę bez sensu moim zdaniem, ale... Jeszcze to jest dlaczego? Dla nekropolii. No to znowu nekropolia dostała totalny krap moim zdaniem, bo ten łód szczęścia jest, szczerze mówiąc, kiepski. Co tu jeszcze jest? Skradzione badania, takie sobie... niewolnik demonów. Co to ma? Kiedy niewolnik demonów nie stoi obok przyjaznego stworzenia, nie może atakować. To jest nawet spoko jednostka, mi się wydaje. Spoko staty, dość drogi. 4-3 punkty siły wymagają do zrekrutowania, 4 surowce, 3-3-5. Atak wręcz. No, można to wrzucić do jakiegoś ksorma na pewno. Popróbować, może będzie dobre. Co tu jeszcze jest? Wróżbita, czyli wyszukiwacz łutów szczęścia, unikatowych, niestabilny dżin znowu. No i to w sumie tyle. Ok, let's go. Co tu jest nowego? A, Feniks, niesamowite. Dostałem Feniksa pierwszego. Moim zdaniem ta karta jest bezużyteczna. Naprawdę tak sądzę. Ta karta oprócz tego, że nie wiem, może fajnie wygląda i ma fajny art, moim zdaniem jest bezużyteczny. Słaby atak, mało punktów zdrowia. Znaczy, może nie jest bezużyteczny, no bo jeżeli tam mamy gdzieś po prostu karty, które są na cmentarzu, to możemy grać tego Feniksa zawsze. Nie wiem, na mnie ta karta szału żadnego nie robi. Ja szczerze mówiąc wolę z neutralnych, to wolę tego asasyna, jeżeli chodzi o epickie, albo po prostu wolę Paosa zagrać w deku, niż grać tego księżycowego Feniksa. No, ale może się przyda. Teraz to jest unikatowy? Nie, to jest stworzenie, nie jest unikalne. No i dobrze, można grać ich czterech w deku sobie, jak ktoś chce. Co to jeszcze jest? Niewolnik demonów znowu, tchórzliwy gnol, całkiem spoko jednostka, na pewno się przydaje w deku krakhaka. Co jeszcze? Ogród Zen. Wybrane stworzenie nie może atakować na początku twojej tury, przywróć ogród Zen na rękę właściciela. Boże, takie drogie? 4 surowce to wymaga i 3 punkty przeznaczenia, żeby zablokować tylko jedną jednostkę? Pff, strasznie drogie, Jezus Maria. Gargulec kolejny, to już chyba trzeci. To będę mógł sobie zagrać trochę większą ilość gargulców, bo miałem do tej pory jednego, to już jest chyba trzeci. Jakiś czas temu dostałem gargulca jeszcze z Emilio, także są już 3. No i co, nic więcej ciekawego tu nie widzę. Jedźmy dalej. Co to jest? Za te dzikie karty to chyba sobie kupię asasyny i powrzucam asasynów do mojego rush decka krakhaka. Coś czuję, że tak zrobię chyba. Dobra, tu jest coś ciekawego w ogóle. Tu jest jakiś większy żywiak powietrza. Już nikt tej karty jeszcze nie grał, jeszcze w ogóle w życiu się nie spotkałem, żeby ktoś zagrał tą kartę. Co to jeszcze jest? Minotaur Brutal, a może być nawet jednostka dla Akademii. Całkiem spoko z wyładowaniem, całkiem niezłe staty, nie jest drogi. Także można grać. Coś tu jeszcze jest ciekawego? To jest jakieś aura leczenia. Zaklęte stworzenie leczy 2 punkty obrażeń. Takie sobie. Tak? Zaklęte stworzenie leczy 2 punkty obrażeń.
Takie sobie to leczenie. Szczerze mówiąc, wolę to leczenie, które kosztuje 3, wymaga 1 buteleczkę many i leczy dwa razy tyle, ile wynosi nasz poziom many. Kosztuje tyle samo, co to i moim zdaniem jest o niebo lepsze to zaklęcie. No ale dobra, niech to będzie. Co jeszcze? To jest fajne, to z tego można fajne combo robić. To jest rytuał skażony pustką. Dwa surowce, dwa punkty siły i trzy punkty przeznaczenia. Kiedy zagrywasz magiczne stworzenie, połóż trzy wierzchnie karty z biblioteki przeciwnika na jego cmentarzu. Czyli po prostu wrzucamy dużo magicznych stworzeń do naszego deku i zagrywamy ten łód szczęścia, później stawiamy magiczne jednostki na polu bitwy i przeciwnik wyrzuca karty z biblioteki. Czyli no, całkiem spoko combo można zrobić z jakimiś magicznymi jednostkami. Dobra. Następny pakiet, dwie nowe karty. Yeah, może będzie bohater. Nie ma bohatera, jest za to Premium Jean, super. 50 z kolei. Seryjne zaklinanie, to pierwsza karta do tego, do Ammara Zwodziciela, tak on się nazywa? Ammar czy Anmar? Cholera wie, ja zapomniałem jak on ma na nazwisko. Co tu jeszcze jest oprócz tego Jeana? Szczerze mówiąc niewiele. Kolejny dowódca krzyżowców, tu już mam ich na pęczki. Przydałoby się honor nas jednoczy, przydałby mi się drugi, bo mam tylko jeden. Chętnie bym sobie wrzucił do jakiegoś kurcze deku świątyni. Co tu jeszcze? Ognisty wybuch. Może być nawet czar. Dwa punkty obrażeń co daje wszystkim stworzeniom wybranym z szeregu. Całkiem spoko. Jakaś tańcząca derwiszka. Może też być. Okej. Okay. No to jeszcze dwa pakiety przed nami. Jest coś nowego znowu? Yeah! To mi się przyda, na pewno. Mistrzyni derwiszów. Spoko karta. Nawet nie jest unikatowa, więc można grać je 4. 5 surowców, 4 punkty siły, 1 punkt magii wymagane do zagrania, 3 ataku, 0 odwetu, 5 punktów zdrowia. I co to jest? Magiczny atak wręcz. Chyżość, odbicie z dystansu, kiedy mistrzyni derwiszów zniszczy stworzenie po raz pierwszy w tej turze, zyskuje dodatkowy atak. Całkiem spoko. Tak wygląda art. Całkiem spoko mistrzyni derwiszów. Szkoda, że pierwsza. Przydałoby się co najmniej z dwie w deku, żeby takie ziomalki wrzucić. Na pewno się przyda do mojego deku akademii. Co tu jeszcze jest? Krzyżowiec skarbnik przyda się do... Nie wiem ilu ich mam, szczerze mówiąc. Nieduże miałem, chyba dwóch tylko. To jest trzeci na pewno, albo czwarty. Także się styknie na pewno. Tytanów mam już od groma. Coś tu jeszcze jest ciekawego? 150 tydzień treningu, proszę bardzo. No i znowu ten 150 narastający obłęd. Dobra, ostatni pakiet. Ostatni pakiet, co tu jest ciekawego? Dostałem czerwia od chłani drugiego, super. Mam dwa razy czerw odchłani, znowu 50 już rzucin z kolei. Coś jeszcze? O, harcownik drugi chyba, albo trzeci. No chyba dwóch, to jest trzeci chyba harcownik. Siłacz szar, całkiem spoko karta moim zdaniem, nawet bardzo dobra karta. Coś jeszcze? Ghouls al-Battle. Battle? Tak, Ghouls al-Battle. Taki sobie jest ten ghoul. Drogi jak cholera, 3 ataku, 3 odwetu i 8 punktów zdrowia, to dość sporo. Atak wręcz. Można go grać nawet, nie jest zły, szczerze mówiąc, ale myślę, że są lepsze i ciekawsze jednostki dla nekropolii za 5 siły i 5 surowców. Co tu jeszcze jest? No tak jak mówiłem, kolejny Jean, kolejny Gnoll, tchórzliwy na dodatek jeszcze, kolejny beznadziejny ogród Zen. 4 punkty surowców, żeby zablokować jedną jednostkę. No nie wiem, może to się przyda, jak się ma 2 punkty zdrowia i jakaś jedna jednostka nam zagraża, to można ją zablokować tym, ale szczerze mówiąc, drogie jak cholera. Coś jeszcze ciekawego? No to jest najlepsze moim zdaniem tutaj. No i ten czerw odchłani jest całkiem spoko. Tak to wygląda. Całkiem niezły. Coś jeszcze? No i to było chyba na tyle. Okej, zaraz zobaczę jeszcze. Chciałem się żegnać. A zobaczę ołtarz, ile mam. 38 dzikich kart. Co jeszcze coś kupię? Dobra, co to może kupić? Myślę, że kupię dwóch asasynów sobie. Ile oni kosztują? 8. To nie jest drogo. To poproszę. Tak jest. Yeah! Jest asasyn. To poproszę jeszcze jednego. Yeah! Lubię kupować w tym ołtarzu życzeń, naprawdę jest spoko.
Coś jeszcze? Nie, nie, Feniksa to ja na pewno nie chcę kupować tutaj. Może bym kupił sobie czwartego kapitana. Szkoda, że to nie można sobie zaznaczyć. Epickie, zwyczajne karty i tak dalej, tylko wszystko jest tak wrzucone. Dość sporo trzeba czasu poświęcić, żeby znaleźć to, czego się szuka. A co tu jeszcze by sobie kupić? Coś bym kupił. 22 dzikie karty. Czy ja coś jeszcze chcę? A, wiem czego ja chcę. Kurczę, ja chcę tych gości. Tych kurna kapłanów polowych gryfa, czy jak oni się nazywają. Gdzie jest ten kapłan polowy gryfa? Zaklin ze strażniczka z Sajamy. Nie, tego nie chcę. Gdzie jest ten? O, a może tą ziomalkę? Anielicę odkupienia może sobie wciągnąć? Jas, to jest unikalny. Tak, to jest unikalny stwór. To bym kupił tylko to i nic więcej. A, kupiłem dwóch asesynów. Czy ja chcę coś jeszcze kupić? Nie no, czterech asasynów u Krakhaka to będzie kosmos moim zdaniem. A może Paosa jeszcze jednego sobie wciągnąć? Może Paosa? Będę miał czterech Paosów? Nie wiem, kosztuje 5. Zostanie mi 17. Anielicę bym sobie tam wziął, tam kurczę bladę. Albo zaklęcie jakieś? Łód szczęścia? Nie, łódów szczęścia nie chcę. Chociaż może tron? Zaraz, ile tron kosztuje? Ile kosztuje tron? 16, o Boże. Kosmos. Nie, to za drogo. To może co? To jest unikatowy. No nie licę chyba wezmę. Co to szukać dużo? Nic więcej nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Ten ziomek, kurczę, z powstania pustki. Jest taki sobie. Pająk ile kosztuje? 6. No kurczę, bym miał 24, to bym sobie kupił 4 pająki. Nie, nie chcę pająków. Pająków nie chcę. Co tu jeszcze można by wziąć? Może tego wzburzonego tytana? Nie, nie chcę też. Nie wiedziałem, żeby ktoś to w ogóle grał. A może ludzie po prostu tego nie mają. Co tu można jeszcze wziąć? Dobra. Niech będzie Anielica. Dobra. Okej, YouTube. Dzięki wielkie, to był szybki unboxing i szybki zakup kart w ołtarzu życzeń. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.